To jest major. Owczarek niemiecki długowłosy. To narzędzie zbiera słomę albo trawę z pól, z takiego, wiecie, rozrzuconego do takich rzędów równych, żeby potem można było zbierać na przykład prasą do bel. Major jest bardzo zaciekawiony tym urządzeniem. Major, zobacz, to się kręci. Koło fortuny. Nie znasz takiego koła, metalowe, duże. Patrz, to ma więcej kół. To się nie kręci. Ale to tak. Spokojnie, to nic nie zrobi. Major, powiedz, wieś jest pełna dziwnych narzędzi. Co major dzisiaj wygra? Szczekanie. To koło jest za duże na ciebie. Koło od koziarki to ty gryziesz. Ale tego dużego metalowego nie chcesz. Major się chyba boli. Boisz się? Cała wieś cię słyszy. Major myśli, że coś jest w tej słomie, co kieruje tym kołem. Nawet nie widzi, że to moja ręka. Major, spokojnie, chodź, chodź, chodź. Patrz. Nic tu nie ma. Pusto. Widzisz? Dużo razy widziałeś tą maszynę, ale nigdy nie widziałeś, jak się kręci, prawda? Masz słomę na głowie. Spokojnie, nie zrobi ci krzywdy. Tak, kto by pomyślał? Major krzyczy na narzędzie rolnicze. Dlaczego major krzyczy na koła? Tylko koła od samochodu go nie interesują. Thank you.
To co? Koniec spacerów? Może ktoś poznaje te pola z innych naszych filmów. To zawsze tu stoi. Tu albo gdzieś indziej. Ale zawsze na tych polach. Ale teraz major dopiero widzi, jak to się kręci. No i co? No widzisz? Nic nie mówi. Zgrabiarka nic ci nie powie. Dobra, chodź major. Zostawmy to tutaj. Chodź, idziemy. Akurat wracamy do domu. Major już trochę zmęczony spacerowaniem, chociaż widzę, że ciągle ma dużo energii. Kręcące się koło. Podejrzewałem, że major zacznie szczekać. Tylko nie szczeka na koła od auta. A reszta kół najchętniej by je pogryzł. A więc tak wyglądała reakcja majora. Byłem ciekawy. Nie mogłem się powstrzymać, żeby nie sprawdzić, jak zareaguje na kręcące się koło w tej maszynie. A ponieważ się kręciło, mogłem to sprawdzić. Co ty tam nosisz, kawałek ziemi? Patek znajdź. Co major, dzisiaj ci mówimy major zabawny? Czy może major, który boi się kół? Albo który lubi atakować, albo szczekać na koła? Chodźmy więc do domu. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Na razie.